Komu? Już jest ustawiony gorgoń. Gut. Znów doskonałe zagranie. Kraska, gut. Gut. Sołtysik. Lubański. Ach, świetny, znakomity dribbling Lubańskiego. Gadocha. Czterech naszych zawodników pod polem karnym. Sołtysik. Balint. Wyższy, roślejszy. Zaatakował barkiem. Przepisowo. Varadi. I Kraska. I Gut. Pięciu zawodników pod polem karnym. Szósty teraz Gut. Sołtysik. Zdążył. Gadocha. Trzech Węgrów. Dwóm dał radę. Trzeci teraz. A ten wysłał piłkę na rzut rożny. Nie. Out. Rzut wolny. Dwóch zawodników przed Robertem Gadochą. Sześciu Węgrów na polu karnym. Odbita piłka. Przed linią pola karnego nie było nikogo. Nie przewidział tego obrotu sprawy Zygfryd Sołtysik. Walczy. Jest również Gut. Dejna. Kazimierz Dejna. Legia Warszawa. 8 bramek w turnieju olimpijskim. Przypominam, rywalizuje z Antalem Dunajem, który strzelił w 6 meczach 7 bramek. Jedno trafienie więcej. No i jeszcze jedno by się przydało. Kazimierz Dejna. Słusznie. Zostawia piłkę. Bardziej będzie przydatny przed polem karnym. Gut. Lewa strona. Lubański. Wepi. Kozma i Wepi. Anczok. Gorgoń. Trochę za daleko. Juchasz. Połowa drużyny polskiej. Za głęboko się trochę cofamy. Znów para Gadocha Lubański. Gadocha pada. Staje, pada jeszcze raz. Sędzia przerywa grę. I prosi zawodnika, który wszedł nieczysto do siebie. Gadocha leży. Niedobra sytuacja. Bardzo ostre wejście węgierskiego zawodnika. No, ból musi być niesamowity. Szczerze współczujemy Robertowi Gadosze, ale jakże przydałby się na tym boisku do końca grając. Jest na miejscu pan Częczer, Lesław Ćmikiewicz, Kraska i oklaski dla piłkarza polskiego znaczonego numerem 11. To Robert Gadocha, wychowany w Garbarni Kraków, obecnie piłkarz warszawskiej Legii. Utykając, prowadzi piłkę. No, wydaje mi się, że wszystko w porządku. Gut, Gorgoń. Węgrzy teraz dwójką atakują, a więc liczebną zdobywamy przewagę. Wszystko to przypomina koszykówkę w najlepszym wydaniu. Po lewej stronie, tam u góry karanu uciekał Anczok. Nie wybrali go nasi piłkarze. Rozmyślił się, krótkie zagranie do Sołtysika przez Dejnę i Kraska wraca. Gut. Udany debiut tego piłkarza. Tu na Igrzyskach Olimpijskich debiutował Zbigniew Gut. 2-3 dryblingi, podanie. Widzieliście państwo, niecelne. Wepi teraz z prawej strony za Gadochą, zawędrował na lewą obronę, a więc obie drużyny nadal kryją każdy swego. Varadi, ten szczęśliwiec. Gorgoń. I znów oklaski na trybunach. Kraska. Czwórką atakujemy. Nadal Kraska. Przyspiesza, śliczna akcja Gadocha, ale spalony minimalnie. Spalony. Rozpoczynają Węgrzy. Znów ten niezmordowany Peter Juchasz. Ucieka tam u góry ekranu. Ku. Varadi. Z
zmiana teraz znów w drużynie węgierskiej. Ciągłe te rosady z jednej strony na drugą. Widząc wspaniałą grę naszych formacji defensywnych, Węgrzy szukają jakiś tutaj luk, podobnie jak chciał lukę znaleźć Zygfryd Sołtysik. Dejna. I rzut wolny. Jednak rzut wolny w bardzo niebezpiecznej odległości od naszej bramki. Ostry kąt. Tu dobrze wyegzekwowana piłka może być niesamowita. Pan Częczer. Peter Juchasz. Skupiony. Dojście do piłki. I tak jest. Znakomita interwencja Maszczyka. Nadal Węgrzy. Nasi jak gdyby troszeczkę tracili oddech. Ale może to chwilowy kryzys. Antal Dunaj. Wepi. Znów gwizdek sędziego. Rzut wolny dla Węgrów. Michali Kozma. Po ziemi. Jeszcze raz Kozma. Dwóch Węgrów na własnej połowie. Reszta w okolicy naszego pola karnego. Anczok spycha tam Węgra, nie pozwala mu dośrodkować. Jeszcze jeden rzut wolny. Lajos Ku. 1,80 m wzrostu. Odkrycie sezonu. Tak jest. Tutaj coś zaczyna źle się dziać w drugiej naszej linii, która nie potrafi przytrzymać piłki. Nadal Węgrzy. Peter Juchasz. Rzut rożny. Tempo, przypominam, od pierwszych minut szalone z jednej i z drugiej strony. Ale nasi, wierząc we własne siły od początku, liczyli na sukces już w pierwszej połowie. Potem ta dramatyczna bramka. Wyrównanie przez Dejnę, 1-1 i teraz Węgrzy w ataku. Sołtysik. Balint. Juchasz. Nadal Juchasz. Och, coś niesamowitego. W pełnym biegu potrafił strzelić w okolice górnego rogu naszej bramki. Dobrze, że odległość była spora. Anczok. Maszczyk tam wychodzi na lewego łącznika u góry ekranu. Widzicie Państwo, nadal Anczok. 17 minuta gry drugiej połowy. Rezultat 1-1. Rozciągamy teraz grę. Próbujemy wciągnąć Węgrów na naszą połowę. Jest ich czterech. Jest i piąty tam w środku, Lajos Ku. Dźmikiewicz. Nikt teraz nie wychodzi na pozycję. Długie więc podanie. Peter Wepi. Juchasz. Varadi. Lajos Ku. Anczok. Dobrze ustawiony. No i teraz tutaj z tej strony powinniśmy próbować szarży. Może przerzut na lewą. Słusznie. Dźmikiewicz. Maszczyk, Dźmikiewicz. No zaskoczenie to, para pomocników atakuje, znakomite przepuszczenie piłki, Dejna. Znów wspaniała akcja zespołu polskiego. Kiedy Węgrzy spodziewali się ataku na lewą stronę, przerzut i potem strzał zawodnika, którego widzicie Państwo na ekranie, to Kazimierz Dejna. Ryszard Szymczak, Marian Szeja, Grzegorz Lato.